to jest całe piękno, że piaskowiec właśnie patynuje się i pokazuje upływ czasu. Tutaj widać dobrze różnicę pomiędzy szlachetnym granitem a szlachetnym piaskowcem. Mianowicie granit jest praktycznie nietknięty, czyli jest połysk, wszystko widać jak w lustrze. Natomiast rzeźba z piaskowca, która w sumie jest według mnie nową rzeźbą, to znaczy ma maksymalnie kilkanaście lat, albo może z 20, ona jest pięknie spatynowana w zielonym kolorze. Ja uważam, że to jest cały urok piaskowca i nie należy się tego bać. A jeszcze stary piaskowiec, no wymaga to wyczyszczenia oczywiście, bo tutaj on już jest po prostu zarośnięty glonami i mchem. Trzeba by użyć szczotki i mydła po prostu, żeby go solidnie umyć. Na pewno będzie jeszcze pięknie wyglądał. A natomiast napisy już stawione na tablicy granitowej i te napisy na pewno przetrwają tutaj najdłużej,